Pandora Gate. Kto wie, kto nie wie, o czym mówię, niech zaklaszę. To wy, kurwa, śpicie w jaskiniach, bo... Afera pedofilska na YouTubie. Wszyscy o tym mówią. Masa, wszyscy, kurwa, o tym mówią. Ja na weekend do babci dzwonię, mówię, babcia, co robisz? Czekam na film Konopa. Ja mówię, niesamowite, co się wydarzyło, nie? Słuchaj, a zaczęło się niewinnie, nie? Zaczęło się niewinnie. Moja żona mi powiedziała, słyszałaś? Wyciekły głosówki Gargamela. Wyciekły głosówki Gargamela i on na tych głosówkach opluwa swoją dziewczynę. Ja mówię, klakiera? Ja... I później mówi, że wyciekły te... Że Gonciarz, inny youtuber, to on proponował dziewczynom narkotyki za głębokie gardło. Słyszałeś? Ja mówię, słyszałem. Skąd wiesz? Nieważne. I ja wtedy myślałem, YouTube'a po... Nic więcej się już nie wydarzy. I nagle Wardega wrzuca film. Jep. Ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem, ty jesteś p***lem. Ja nie jestem p***lem. Ale wiedziałeś, że on jest pedofilem, więc jesteś pedofilem. I jest masakra, co się wydarzyło. Najbardziej oberwało się temu Stu. Tak się youtuber nazywa. Stu. Baxdon. Nie, nie ten. Stu. Chociaż bardziej mi się... Tak się nazywa. Stu. Tak się nazywa. I bo się okazuje, że ten stół, to on lubi małolatki, au, i... jest pierwszy złapany youtuber pedofil. Jest nowy zawód teraz, kurwa, youtuber pedofil, nie? Aż się księża oburzają, jaki on pedofil, kurwa. Trzynastki, czternastki, to jest okręgówka pedofili, kurwa, proszę. Siedem, osiem lat, to jest byk. Ale słuchajcie, wyobrażać sobie być takim youtuberem, takim mega sławnym youtuberem. Takim, że wszystkie dzieciaki w Polsce cię znają, nie? Ale szczyt swojej sławy osiągasz jako pedofil, nie? Rozumiecie, to przecież o nim premier mówił na orędziu, nie? Morawiecki wychodzi i mówi, szanowni państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby youtuberzy wykorzystywali nasze dzieci. Ja na to nie pozwolę. Tusk by pozwolił, ja nie. Się okazuje, szanowni państwo, że ten youtuber to jest syn Tuska. Tak zwany Stusk. Masakra, minister sprawiedliwości zrobił konferencję na ten temat. Panie ministrze, co robicie w sprawie na YouTubie badamy sprawę. Teraz najważniejsza jest cierpliwość. Czekamy na film Konopa. Wszyscy czekają. Ten ziomek ma jak go złapią, ma przy on pójdzie do więzienia i on będzie stół z poły wamywanymi nogami. Wszystkie, jak wylało się mleko, nie? Czternastki wszystkie skarżą teraz. Wszystkie skarżą. Nikt nie jest bezpieczny. Na mnie nie mają jeszcze nic. Jeszcze. Proszę cię, ja nie mam. Oni, ich fani to są dzieci, więc mają łatwo, nie? A ja, proszę bardzo. Macie, Maciek Nudecki, jakieś mi wyślesz coś? Co ty, kurwa, tam? Proszę was, ja mam żonę rok starszą od siebie, jestem bliżej nekrofilii niż pedofilii, kurwa. Ale wszystkie czternastki zaczęły skarżyć, wszystko powychodziło. Masakra. Czternastki teraz skarżą. Tak. W sensie kiedyś jak skarżyłeś, to byłeś 60. Teraz jesteś czternastką, kurwa. Kiedyś się mówiło,
dać 60, ale teraz wolą kogoś innego po prostu youtubera. Co? Dziesiony. Kurwa, ty już tu grubo mężesz, kurwa. Ty już jesteś druga liga, tak ci powiem. Ale masa... I ten film Konopa, wszyscy czekali. Cały świat czekał. Ja... Co? Jak na Kevina na święta, dokładnie. Też dziecko, kurwa. Po co ja wchodzę w ogóle w polemikę, kurwa, tutaj? Szukam Kevin, kurwa. Ale wszyscy czekali, nie? Ja pamiętam, to wyszedł film, nie? Pamiętam to jak dziś. To było 3 dni temu. Byłem w Dublinie, byłem w Irlandii, miałem występ, nie? Tak. Ryanair za 100 zł, Tak, byłem w Irlandii, nie mówiłem po angielsku, tylko po polsku. Polaków, bo tam też mieszkają. I 10 minut, za 10 minut wychodzę na scenę, patrzę, Konop dodał film. Ja mówię, nie wychodzę. Nie wychodzę, mówię do Grześka, weź powiedz, że mam srakę, kurwa, bo jest 10 minut występ za 10 minut, a film ma godzinę, kurwa. No kiedy ja to obejrzę? Ale wyszedłem na tą scenę i ludzie na publiczności to samo, kurwa, śpiesz się, bo Konop film dodał. Ja mówię, wiem, dobra. I wróciliśmy do hotelu z Grześkiem, włączyliśmy film. Zaczyna czytać te wszystkie wiadomości między tym Stew i dziewczynami, nie? I powiedział to, i powiedział to, i powiedział to. Później Konop przerwał, mówi, czytaj dalej, co powiedział dalej, opowiadał. Ale szczerze, oglądałem ten film i miałem taki niepokój mnie otoczył, nie? Bo mówię, a co jak mi się może przytrafiło, że gadałem na przykład i nie wiedziałem, że ktoś mnie skłamał z wiekiem na przykład, nie? I faktycznie, kiedyś mnie typiara okłamała, nie? Bo gadam, tak, gadam i ona mi napisała, że ma 16, spotkaliśmy się, miała 24. Ja mówię, Także, wybory. Idziecie na wybory? To jest zmiana tematu, to jest zupełnie inne, nie będziemy, teraz najpierw była pandemia, a teraz w dupsko. O, idziecie, wszyscy idą na wybory? To dobrze, to się cieszę. Słuchajcie, ja mam pierwszy raz dylemat, w sensie ja idę na wybory, ale nie wiem na kogo zagłosować, bo wszyscy są super. Nie wiem, kurwa, jest taki wybór. Nie. Ja mam, ale mam trzy ulubione partie. Trzy ulubione, już wam mówię. Pierwsza, co? Pisiorów. Oczywiście. Zaraz opowiem. Poczekaj. Trzy ulubione. Pierwsza, Konfederacja. Konfederacja jest super, bo ich program polega na tym, żeby się wytłumaczyć z tego, co Korwin przed chwilą powiedział. Kurde, to jest niesamowite, nie? Korwin tylko gada bzdury i oni opie. Ale co ty powiedziałeś, Boże? On mówi, jako kobieta powinna być jako dobytek mężczyzny. On mówi, zajebiście, że ona sobie w koszty wrzucę, kurwa, nie będę podatku płacił. Dziewczyny powinny decydować, kiedy są gotowe i dojrzałe na seks z mężczyzną. I ten dziennikarz to powtórzył Bosakowi, on powiedział tak? Jezu. Korwin, kurwa. W międzyczasie Mensen robi piwa z Mensenem. Wychodzi, wiecie, ogień, lasery z dupy, kurwa, rzuca pieniędzmi, nie? I 2 godziny później... Podatków nie będzie. Nie będzie podatku, nie trzeba płacić, kurwa. Jeźdź Petru, lewicę, wyjebane, prawda? Powiem tak, Mensen najeb... Gada z większym sensem niż Korwin na trzeźwo, tak powiem. Tak trzeba. Lewica, moja druga ulubiona partia. Kobiety są najlepsze. Kochamy kobiety. Kobiety powinny mieć te same prawa, co faceci. A wiek emerytalny oprócz tego. Kobiety. I oczywiście PiS uwielbiam. Słuchajcie, 2 słowa mam dla was. 800 zł. 800 zł!
czego chcieć więcej? Ruch i masz. Słuchajcie, jak Jarek mi powiedział, że 800 zł, ja przestałem się masturbować. Mówię, przecież to jest inwestycja, to jest kapitał, nie można tego tracić, co ja pieniądze w błoto będę wyrzucał. Jak już mam ochotę, do słoika i do lodówki, tam ma stać. I czeka na lepsze czasy po prostu. 800 zł. Na przykład moja żona od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale od czasu do czasu, zrobi mi loda. I później połknie i się skrzywi. Ja mówię, czemu ty się krzywisz? Jak ty amarenę w bramie, z uśmiechem na ustach pijesz, a to Dom Perignon za 800 zł, z 33-letnim pół. Także idźcie na wybory, to chciałem powiedzieć.